Irek Riedel, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Weekend z TVS, nasze niedzielne spotkanie, a my jesteśmy w gminie Szaflary, gdzie, drodzy Państwo, odbywa się niezwykła impreza, która promuje gminy podhalańskie. To parada gazdowska, a na nią składają się paradne zaprzęgi, porówki albo pojedynki, wyścig kumoterek, skiring i ski-skiring. Te wszystkie nazwy, drodzy Państwo, mają głębokie znaczenie. Za chwilę wyjaśnimy, jakie dyscypliny są uprawiane na tym padogu. Proszę bardzo, śnieg jest, są sędziowie, są organizatorzy, są konie, ale przede wszystkim jeźdźcy. I to nie tylko panowie zajmują się tymi sportami, bo jak się za chwilę okaże, w pewnej dyscyplinie ważne jest zgranie tego, który powozi, no i tej, która siedzi w tych saniach. No tak, drodzy Państwo, nie tylko w małżeństwie oni się muszą zgadzać, ale także właśnie tutaj podczas tych wyścigów. To wszystko, przypomnę, podczas parady gazdowskiej. To jest organizowane przez wójta gminy Szaflary, przez Związek Podhalan, oddział Szaflary i zarząd gminy OSP RP w Szaflarach. Drodzy Państwo, no to co? Ja się już niecierpliwie, aż będę mógł porozmawiać z naszymi gośćmi o tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo, kolejny góral, kolejny gazda, właśnie teraz skiring, to koń i jeździec, który nie siedzi na koniu, tylko jest za nim na nartach powozi. Tak, to wszystko się tutaj dzieje. Zostańcie z nami. Przypominam, to jest Weekend z TVS. No i czas, by przedstawić naszych gości. Rafał Szkaraziński, wójt gminy Szaflary i Maciej Szostak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki. Witam Was bardzo serdecznie, panowie. No to może najpierw rozpocznijmy od wyjaśnienia, czym jest parada gazdowska. Ja może tu wspomnę, że parada gazdowska wróciła do gminy Szaflary po 8 latach. 8 lat temu ostatni raz ta parada była. Udało nam się, zima dopisała, jak pan zauważył. I w tym momencie możemy korzystać z uroków, no i nie tylko mieszkańcy, jak i turyści mogą przypatrywać się tym zmaganiom, które dość często są niebezpieczne, jak widać. Ale emocjonujące, bo teraz, drodzy Państwo, pewnie słyszeliście, jak tutaj zawód publiczności, no bo nasz jeździec, no niestety, wyjechał troszeczkę z toru. No właśnie, panie dyrektorze, to co obserwujemy, to skiring albo ski-skiring. Jaka różnica jest pomiędzy tymi dwiema dyscyplinami? Akurat przejazd, który obserwujemy, to jest skiring, czyli jeździec za koniem, natomiast ski-skiring to jest jeździec na koniu i narciarz, tak? Za koniem. Także no chyba trudniejsze jest to powożenie bez jeźdźca, prawda? Dokładnie, bo trzeba panować nad nartami i nad koniem równocześnie. No ale mamy też tutaj kumoterki i już wiem, że to są te małe sanie, niejednokrotnie ręcznie wykonywane, rzeźbione, malowane. Patrzę na panów, bo chciałem jeszcze zapytać, co jurorzy biorą pod uwagę, kiedy się taki odbywa wyścig tych kumoterek, bo o powożących za chwilę opowiemy. No to kogo mam zapytać o to, co jurorzy oceniają? Pana dyrektora. Czy na pewno biorą pod uwagę wygląd konia, wygląd kumoterek, czy to są kumoterki robione według starodawnego wzoru. Bierze się też pod uwagę strój góralski, kumoski i kumotra, czy są ubrani, to jest strój starodawny. I także no, i są przejazd w paradzie, no i śpiew też, czy umią fajnie zaśpiewać. Co to jest ta gońba? Gońba, gonitwa, wyścig. No i w tej gońbie biorą udział, znaczy te sanie są prowadzone przez kumotra i kumoszkę. I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy. No to pan i pani, zazwyczaj małżeństwo, czy zawsze małżeństwo? Zazwyczaj małżeństwo. Ej właśnie, czy staż małżeński pomaga przy powożeniu i przy udziale właśnie w tym wyścigu? Różnica jest dużo, bo przejazd w paradzie to się jedzie pomału, trzeba się pokazać, nie jedzie się na wyścigi.
ale są też wyścigi kumotorek i tam kumoska musi się wiedzieć, jak w tych sąkach siedzieć, żeby się na takim zakręcie nie wywalić. Czyli kumotr, tak? Czy kumoter? Kumoter. Kumoter powozi, tam dopilnuje, żeby ten koń jak najszybciej jechał, a ta kumoterka, ona patrzy, kumoszka, ona ma tak jak w tym małżeństwie, jest głowa rodziny, no i ta szyja, która tam kręci tak, żeby te sanie się trzymały wyznaczonego toru. Dokładnie, równowagę musi trzymać. No a pan, panie wójcie, bierze udział w takich właśnie zawodach? No na tyle odważny nie jestem, na koniu jak najbardziej, ale jeszcze tylko i wyłącznie w siodle. Natomiast tak, aż tyle odwagi w sobie nie mam, żeby wystąpić. Na pewno zachęcające jest to, być może w przyszłości kiedyś będziemy próbować, ale na razie jeszcze może nie. Bez wątpienia ta Parada Gazdowska to taka impreza kulturalno-promocyjna regionu, w którym jesteśmy. No właśnie, tutaj zjechali się uczestnicy z całego Podhala, czy mamy też przedstawicieli, którzy przyjechali z dalszych regionów Polski? To dotyczy tylko i wyłącznie naszego regionu tak naprawdę. Wszystkie okoliczne miejscowości sąsiednie... To były kumoterki, tak? No właśnie tak, to właśnie były kumoterki. Z miejscowości sąsiednich przyjeżdżają, pokazują swoje zaprzęgi, pokazują swoje właśnie te kumoterki. I to jest tak naprawdę taka, można powiedzieć, góralska olimpiada. O, proszę bardzo. Drodzy Państwo, nie wiem, czy dostrzegliście, jak oni tam przytuleni byli. To też takie ma, no, zbliżyć, tak, to małżeństwo albo tę parę. Znaczy utrzymać równowagę przede wszystkim. O, ja, tylko o tym myślą. Pewnie nie. Natomiast tu trzeba wspomnieć jeszcze, że obecna parada, w której uczestniczymy, to są zawody, parada organizowana w ramach cyklu takich imprez, które są organizowane w sąsiednich gminach od 15 stycznia, gdzie pierwsza taka impreza była w gminie Kościelisko. My jesteśmy kolejną gminą, następna, w której taka impreza odbędzie się, to jest gmina Poronie. Drodzy Państwo, proszę bardzo, słoneczko wyjrzało nad gminą Szaflary, jest coraz piękniej, ale no, ta gmina jest też piękna, ale ja widzę tam, drodzy Państwo, turyści, pozwolą panowie, że podejdę, bo mamy tutaj wszystkich tych, którzy obserwują bacznie, co się dzieje. Przepraszam, czy mogę zająć chwilę? Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Skąd pan przyjechał tutaj na Podhale? Ja z Rzeszowa przyjechałem, jesteśmy tu w domkach na Maruszynie. Piękne. Województwo podkarpackie. Oczywiście, rządzi. No i proszę bardzo, pan widzę tutaj z zainteresowaniem, obserwuje, co się dzieje podczas Parady Gazdowskiej. Miał pan już kiedyś okazję oglądać takie zawody? Nie, na żywo nigdy nie widziałem. No powiem szczerze, że emocje są porównywalne do skoków narciarskich, albo nawet lepsze. No proszę bardzo, jaka ocena przychylna. No właśnie, a nie wiem, czy pan tutaj przyjechał sam, czy z małżonką? Z rodziną, tak, z żoną, z dziećmi, właśnie dzieci poszły po wadę. Bo wie pan, na czym polegają kumoterki, że tam para właśnie powozi te sanie. Słyszałem, że jest jakieś, że sanki, kumoska czy coś takiego i no i wyścigi w sali. Widziałby się pan podczas takich zawodów ze swoją małżonką? Na trzeźwo raczej nie. No drodzy Państwo, i pozostawiam już taki komentarz, dziękuję bardzo. Nasz przypadkowy turysta, nasz przypadkowy widz, którego mogliśmy tutaj podpytać, co sądzi o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, ale drodzy Państwo, też na pytania prowadzącego odpowiadali wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński i dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Maciej Szostak. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i właśnie, jeszcze ostatnie pytanie na zakończenie. O co tak naprawdę ta gra się toczy? Toczy się nagrodami, w całości są nagrody są pieniężne oraz są też dyplomy oraz są też... Przede wszystkim prestiż chyba, prawda? Prestiż tak, ponieważ to są, tak powiedzieliśmy, zawody międzygminne, także faktycznie dojeżdżają z różnych miejsc, z różnych stron. I to właśnie jest to takie bardzo cenne dla nas. No i drodzy Państwo, cenne też były te informacje, które nam przekazali nasi goście. Ja dziękuję Wam za to, że byliście z nami, a my widzimy się o 14:55 w kolejnym programie Weekend z TVS. Do zobaczenia.